Dzień dobry, z tej strony Tomek Krajcarski z firmy EWT na Czepy Schmitz, oddział Wrocław. Korzystając z fajnych okoliczności lipcowej pogody, chciałem Wam dzisiaj pokazać ciekawą naczepę należącą do mojego klienta firmy Demartrans z Bolesławca. Serdecznie pozdrawiam Pana Mariusza i całą ekipę. Jest to naczepa typu furgon, SKO Express dokładnie. Jest to naczepa dwuosiowa, przystosowana do wciąż rosnącego segmentu do transportu przesyłek kurierskich, dóbr wartościowych, droższej elektroniki. Tego typu naczepy często wykorzystywane są przez firmy świadczące usługi dla branży e-commerce, która w ostatnich dwóch latach bardzo mocno zaczęła rosnąć, czemu prawdopodobnie też się przyczyniła tutaj pandemia. Gdzieś takie trendy na robienie zakupów online. Naczepa, jeśli chodzi o podwozie, ma podobną konstrukcję co naczepy Schmitza, naczepy kurtynowe. Mamy tutaj skręcane na śruby podwozie. Podłużnice, poprzeczki są skręcane, nie spawane, dzięki czemu naczepa jest dużo prostsza w naprawach powypadkowych, wymianach elementów. Nie trzeba tutaj elementów wciąć ani spawać później. No tak, konkretna naczepa właśnie przyjechała do nas w związku z najechaniem na tył niestety. Świeżo co klient ją odebrał z fabryki w Reden i zdarzyło się najechanie na tył, co zaraz pokażę. Naczepa ma ścianę przednią wykonaną z poziomych paneli aluminiowych. Słupki także aluminiowe. Obrzeże ramy stal ocynkowana. Wszystko dobrze zabezpieczone antykorozyjnie. Jeśli chodzi o ściany boczne, wykonane są one w technologii ferroplast, czyli to jest produkt Schmitza. Pianka stosowana zarówno w naczepach chłodniczych marki Schmitz. Także jest to powierzchnia trwała, dobrze zabezpieczona antykorozyjnie. No i zabezpiecza przede wszystkim ładunek, tak, który przewozimy we wnętrzu naczepy przed kradzieżą. Dużo lepiej sprawują się tego typu pojazdy w transporcie wartościowych dóbr. Ta konkretna naczepa wyposażona jest w osie Schmitz Rotos, osie 9-tonowe. Tak jak we wcześniejszych moich filmikach pokazywałem, są to osie z takim innowacyjnym systemem wentylacji, który pomaga w lepszym chłodzeniu układu hamulcowego, dzięki czemu więcej kilometrów po prostu możemy na jednym zestawie tarcz klocków przejechać. Tarcza średnicy 430 mm, zawieszenie klasyczne dla naczep Schmitz, czyli półresor i poducha. Opony Continental, Conti Hybrid HT3. Bieżnik chwalony przez naszych klientów. Naczepa wyposażona jest w kosz na dwa koła zapasowe. Jedno od ciągnika, drugi od naczepy. Z tyłu plastikowa skrzynka narzędziowa. No i tak, drzwi aluminiowe. Dobrze zabezpieczone antykorozyjnie, wytrzymałe, lekka konstrukcja. Odboje gumowe, rolkowe, dzięki czemu naczepa, jak jest często ładowana przy rampie, lepiej przyjmuje impet uderzenia. Nie są zrywane standardowe odboje w takiej formie prostokątnej. Lampy wielokomorowe, żarówkowe. Ewentualnie możemy też na zamówienie zamówić naczepę z lampami LED-owymi. Z dynamicznym kierunkowskazem, wielokomorowa lub takie dwie osobne, okrągłe typu duńskiego. No tutaj niestety wspomniane wcześniej uszkodzenie.
kilka przygiętych paneli. Lada moment to nasza blacharnia w serwisie w Nowej Wsi Wrocławskiej naprawi. Przejdźmy teraz do wnętrza naczepy. Jesteśmy we wnętrzu naczepy furgonowej Schmitz Express. Jest to naczepa z dachem sztywnym, wykonanym z materiału typu ferroplast. A mówię o tym dlatego, że część klientów wybiera naczepy Express z dachem transparentnym, przezroczystym. Tutaj jednak mamy naczepę z dachem sztywnym. Tutaj oświetlenie typu LED. Kierowca ma możliwość włączenia oświetlenia za pośrednictwem włącznika, który jest na ścianie przedniej w naczepie. Kiedy jest ona spięta z ciągnikiem podczas załadunku, rozładunku, bardzo dobrze te lampy oświetlają nam wnętrze ładowni. Zaczynając od przodu. Tutaj mamy zamówioną przez klienta dodatkową sklejkę na ścianie przedniej. Zabezpiecza ona ścianę czołową przed uderzeniami. Na ścianach bocznych zlicowane ze ścianami listwy do zabezpieczenia ładunku. Do nich mamy dołączone akurat w tej specyfikacji naczepy dwie poprzeczne belki. Możemy też specjalnymi pasami tutaj spinać towar, który na przykład może nie być paletowany, co często się zdarza w przypadku przesyłek kurierskich czy w branży e-commerce. Kartony są po prostu ładowane jeden na drugi na podłodze bez palet i wtedy łatwo możemy sobie tutaj zabezpieczyć. W podłodze dodatkowe krzekle. Każde takie ucho ma tutaj mocność 2 ton. Dla dodatkowego zabezpieczenia ładunku. Tutaj wspomniane przeze mnie listwy poziome do zabezpieczenia, a także 3 listwy pionowe. 3 belki w zasadzie pionowe z takimi stopkami gumowymi dla lepszego tarcia. Na końcu podłogi w naczepie znajduje się przykręcona aluminiowa płyta, dzięki której wózki widłowe, które wjeżdżają na naczepę z rampy, z magazynu, tak szybko nie niszczą podłogi ze sklejki. Jest ona zlicowana z podłogą, gładko przechodzi tutaj w sklejkę, także nie ma mowy o robieniu się jakichś, w cudzysłowie, zadziorów. Jeśli chodzi o wysokość załadunkową tej konkretnej naczepy Schmitz Express, jest to 2,70, ale musimy brać pod uwagę tutaj taki próg 5-centymetrowy nad drzwiami. 2,70 mamy od podłogi do dachu, a w drzwiach mamy około 2,65. Naczepa pomieści 33 euro palety. Długość użytkowa zabudowy to 13 metrów i 60 cm. Waga naczepy w tym wyposażeniu z dwoma osiami to 6 ton 776 kg. Naczepy furgonowe marki Schmitz występują również w innych konfiguracjach, w innych systemach zabezpieczenia ładunku. Mamy też możliwość zamówienia takiej naczepy z systemem podwójnego załadunku, czyli Doppelstock, a także z roletą zamiast drzwi z tyłu, taką jak widać tutaj na tej naczepie chłodniczej. Taka roleta jest szczególnie lubiana przez kierowców, którzy muszą parkować pod rampami, gdzie jest wiele ramp ciasno umiejscowionych.
parku magazynowym obok siebie. Także nie trzeba tych drzwi wcześniej otwierać. Nierzadko walczyć z wiatrem, żeby takie skrzydło tutaj zaczepić. Możemy podjechać z zamkniętą roletą do tyłu, pod rampę i dopiero po zaparkowaniu zestawu taką roletę otworzyć. Obrysówki są zintegrowane z kierunkowskazami, czyli jak kierowca w ciągniku włącza kierunkowskaz w prawo, świeci również w naczepie cała prawa strona. Tutaj na środku pomiędzy podporami postojowymi a osiami można zamówić z fabryki fabryczną skrzynię na palety. Na ścianie czołowej mamy boks na dokumenty oraz włącznik oświetlenia wnętrza pojazdu, o którym wcześniej wspominałem. Złącza elektryczne, pneumatyczne, przystosowane do wszystkich typów ciągników. Dwa gniazda siedmiopolowe, jedno gniazdo 15-polowe. Jeśli chodzi o naczepy typu Express, od tego roku Schmitz wprowadził jako standard telematykę Trailer Connect, co jest szczególnie przydatne w przypadku branży e-commerce. My, czy jako klient, tak, czy nasi klienci, nasi spedytorzy, logistycy cały czas mają możliwość podglądu na to, gdzie naczepa się znajduje, czy jest spięta z odpowiednim ciągnikiem. Jeśli wyposażymy ją w odpowiedni system rozpoznawania ciągnika czy czujnik sprzęgu, możemy ją wyposażyć w czujnik otwarcia drzwi. Wszystko dla bezpieczeństwa wartościowych towarów. Dodatkowo często klienci wyposażają naczepy w czujniki zużycia hamulców, które informują nas w czasie rzeczywistym, że coś niedobrego się dzieje z układem hamulcowym, w czujniki ciśnienia w oponach, co też znacznie przedłuża żywotność ogumienia, no i zabezpiecza przed niezwykle groźnymi wystrzałami opon. Także nasze naczepy są od tego roku 100% smart. Są to naczepy inteligentne, pozwalające mieć przejrzystą kontrolę nad flotą naszych pojazdów. Naczepy furgonowe marki Schmitz występują w dwóch opcjach, jeśli chodzi o ilość osi. Po prawej stronie mamy naczepę klienta, która akurat czeka na serwis mechaniczny. Jest to naczepa standardowa, powiedzmy w cudzysłowie, trzyosiowa, a omawiana przeze mnie naczepa jest w wersji dwuosiowej. I tego typu kompletacja ostatnio jest coraz częstsza wśród klientów, którzy wożą pocztę, czy właśnie dla branży e-commerce pracują, gdzie nie trzeba wozić dużych tonaży, tak? Często są to przesyłki o wadze nie przekraczającej 5 ton, także trzecia oś raz, że byłaby droższa w zakupie, w utrzymaniu późniejszym, jeśli chodzi o koszt wymiany elementów układu hamulcowego czy opon, ale też dzięki tylko dwóm osiom, tak, mamy mniejsze opory toczenia, które przekładają się na niższe zużycie paliwa, a jak wiadomo, koszty paliwa to jest duży kawałek tortu, jeśli chodzi o koszty prowadzenia biznesów w branży transportowej. Bardzo dziękuję za obejrzenie tego wideo. Jeśli Wam się podobało, zapraszam do zostawienia komentarza, do subskrypcji mojego kanału, polubienia fanpage'a na Facebooku Naczepy Schmitz Cargo Bull Tomasz Krajcarski. Wpisując taką frazę, na pewno mnie znajdziecie. W sprawach ofert zapraszam do kontaktu klientów z Dolnego Śląska, z Opolszczyzny. A jeśli jesteście z innego rejonu Polski, dajcie znać, przekażę informacje do kolegów z innych oddziałów. Życzę udanych wakacji i do zobaczenia niebawem. Cześć!